Witam moich przyszłych czytelników, ponieważ dzisiaj w swoich rękach mam nową książkę Maestro, która akurat została wydana tutaj przez Fundację Pogranicze. To jest jakby druga część już przed 2 laty wydanej Maranty. Ta powieść jest o utracie raju dziecinnego, o utracie miłości w dzieciństwie, o straumatyzowanym dziecku. Co w zamian to dziecko dostaje? Dostaje okropność wojny. Bo powieść się zaczyna, powiedzmy, gdzieś tam w latach 1930, no a kończy się już w XXI wieku. Kończy się na tym, jak ten mój bohater, Wiktor, czyli maestro, spotyka swoją wnuczkę, o której nawet zielonego pojęcia nie miał, że taka istnieje, której mama oczywiście pochodzi z tych stron i babcia pochodzi z tych stron, i zaczyna opowiadać swoje życie. Nie jest to opowieść bardzo optymistyczna. To jest opowieść o wielkiej utraconej miłości. I taki człowiek, no takiego ja stworzyłam, nie wiem, może tak w życiu nie bywa, ale to już druga sprawa. Taki człowiek boi się, że znowu zostanie z niczym, że znowu zostanie z pustką w duszy, że znowu utraci tą miłość i dlatego się zakochuje. Miłość jest wielka, ale boi się, że ta osoba, ta ukochana kobieta odejdzie. I ten strach za jego plecami prześladuje go przez całe życie. Ta moja powieść jest usytuowana akurat między Dusznicą, Żegarami, Krasnogródą. Powracając w te strony, ci, którzy odeszli i ci, którzy tutaj nigdy nie byli, niech sięgną trochę i po owoc mojej fantazji. A jak tam było z tym wielkim malarzem maestro i co on tutaj poczuł, co przeżył i co wyniósł w świat?